Już dziś zapraszamy na Łódzkie Innovation Days, pięciodniowy cykl warsztatów, spotkań i konferencji dedykowanych zagadnieniom związanych z innowacyjnością. Kilkadziesiąt prelekcji prowadzonych przez ekspertów tak naprawdę z całego świata. W tej edycji wystąpią u nas Marek Kapturkiewicz, były wiceprezes Onet, Lech Kaniuk, którego wszyscy znają, założyciel Pizzy Portal. Dzisiaj dzieli się swoją wiedzą, inwestuje w młodych ludzi. Dodatkowo będziemy mieli Stefana Batorego. Stefan Batory to jest człowiek, który założył aplikację iTaxi oraz aplikację Books, Przemysław Kuśmierek, i stworzył translator, który tłumaczy z języka migowego na normalny język. Łódzkie w czołówce innowacji w Polsce i chcielibyśmy dzięki tym konferencjom zrobić istotny krok w rozwoju. Zapraszam. Już po raz 14 w Muzeum Sztuki w Łodzi przyznano nagrodę imienia Katarzyny Kobro dla progresywnych i poszukujących artystów. Tegoroczną laureatką została Jadwiga Sawicka z Przemyśla. W uzasadnieniu jury czytamy: za prosty, ponadpokoleniowy, wielowarstwowy, poruszający i niepokorny przekaz. Ponad 60 reprezentantów seniorów z całego regionu skorzystało z zaproszenia przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego i przyjechało do Łodzi. Bardzo dziękuję za to, że samorząd Województwa Łódzkiego jest otwarty dla seniorów, otwiera swój sejmik, swoją salę posiedzeń. To jest dobry standard i dobry zwyczaj i obyczaj, nie tak jak w Sejmie, gdzie drzwi przed seniorami w październiku zostały zamknięte. Według ostatnich danych za kilka lat w Polsce będzie 10 milionów osób starszych. Za nami po 4 latach przerwy piłkarskie derby Łodzi. Było sporo emocji, 4 bramki, czerwona kartka i tylko żal, że kolejne w Ekstraklasie dopiero za 3 lata. Zapraszamy do nadsyłania tematów i współredagowania kolejnych odcinków naszego Flesza. Piszcie na adres flesz@łódzkie.pl.